się dobrze żyje. Ja nie narzekam. Ja umiem zresztą narzekać, to tym tylko tak wszyscy narzekają, ale to co z tego narzekania? No. Czyli nie ma sensu narzekać, bo nic się nie zmieni. Pewnie trochę jest tam jakaś racja w tym, ale narzekanie na pewno nie pomoże. A wie pan, co tutaj się dzieje? Jakiś protest jest taksówkarzy? Nie wiem, co to jest. Nie mam pojęcia. A co pan myśli teraz, kto powinien wygrać wybory prezydenckie po Andrzeju Dudzie? O, tego to też... Ja w ogóle się nie interesuję w ogóle polityką, bo ja nie mam zdrowia do polityki. Ja już jestem za stary, ja chcę żyć spokojnie i po co mi się denerwować tam. A chciałby pani coś zmienić generalnie na lepsze? Generalnie, żeby było normalnie, nic więcej. Normalnie, bo to jest bardzo jakiś taki specyficzny kraj. Ja nie bardzo tu nic nie mam, ale... Jest taki, jaki jest. Trzeba sobie w nim radzić. Czyli w Polsce nie jest normalnie? No, według mnie nie jest, na pewno. Ja trochę... Pewnie też się pozmieniało troszkę w ogóle w świecie, w Europie na pewno trochę. Jest dużo napływowej ludności. To wszystko pewnie decyduje o wszystkim. Ale generalnie, no to Polska to jest jakiś bardzo dziwny kraj. No teraz jak Donald Tusk rządzi, to mówi się, że zmieni kraj. Może zmieni, ja nie wiem, no poczekajmy. Może dożyjemy i ja myślę, że kraj mogą zmienić tylko ludzie. Ludzie wyjeżdżają za granicę, przywożą pieniądze, otwierają biznesy i ten kraj w ten sposób prosperuje, a jeżeli rząd będzie go tym ludziom narzucał wysokie podatki, wysokie jakieś inne opłaty, to wszystko upada, wszystko jakoś, no nie wiem, uciekają ludzie, uciekają i chyba bardzo mądrze robią. Kto ma troszkę jakiejś inicjatywy, coś w głowie, to raczej to nie jest kraj dla tych ludzi. To tak. No. A Ukraińcy teraz są u nas. Co pan myśli, powinniśmy im dalej pomagać? To już jest katastrofa. To jest katastrofa. Jeżeli pomagać, to no, myślę, że gdyby cała Europa jakoś tam, czy cały świat nawet się do tego przyłożył rękę, to nie mam nic przeciwko, ale jeżeli my sami jakoś tam, nie wiem, to ja tu nie widzę, nie pomaga się starszym ludziom, nie pomaga ludziom w Polsce pod tym, a im się pomaga. Nie wiem, ja się nad tym nie zastanawiam, nie się nie zajmuję tymi rzeczami, więc i to jest, nie jest. Kierownictwo, co pan sądzi? Tym bardziej się nie znam się na tym, trudno mi jest oceniać cokolwiek, bo ja nie oglądam żadnych wiadomości, nie chcę się... jakoś tam głowy sobie tym psuć. Wolę czytać książkę, wolę coś tam sobie... Zero polityki. Zero, kompletne zero. A odradzałby pan też to innym? No byliby spokojniejsi, byliby pewnie... No, każdy czeka, że mógł coś rząd da. No raczej nikt nie czeka na to, że rząd da, tylko niech coś robi. I tutaj, jeżeli w tym kraju się nie da, no to trzeba próbować gdzie indziej. Oglądam czasem program ten, najchętniej oglądam właśnie, Polacy za granicą. A to słyszałam. No, to tam właśnie ludzie powyjeżdżali do różnych bardzo różnych krajów o zupełnie odmiennej kulturze od naszej. I świetnie sobie radzą, a to są ludzie właśnie, którzy coś robią.
Ja też troszkę jeździłem, troszkę grałem, także że no, troszkę tego świata też troszkę znam i no a tu w Polsce jest tak jak jest, no, no nie ma co narzekać, ale też no, nie można jak być jakimś zadowolonym, jakimś no, trudno mi to oceniać.